Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna odsłona wiosennej oceny rzepaku, przy czym słowo wiosenna ocena jest chyba troszkę przesadzone. Mamy temperaturę plus 2, plus 3 stopnie. Śnieg, który spadł parę minut temu, zaczął się ładnie topić, także tylko pozostają duże krople wody na roślinach. Znajdujemy się na Mazurach. To jest okolice Bartoszyc, niedaleko rosyjskiej granicy. Pole położone na glebie średniej, lekkiej i gdzieniegdzie zdarzają się fragmenty gliny. Także tutaj, jeżeli chodzi o wybór miejsca doświadczenia, no było troszkę kłopotu, ale posłużyliśmy się mapami satelitarnymi, co umożliwiło nam wybranie fragmentów pola, które ma bardzo wyrównane właściwości glebowe. Technologie, które zostały zastosowane, dwie technologie główne, to znaczy uprawa orkowa i uprawa bezorkowa, i na to zostały nałożone trzy systemy siewy, a mianowicie siew systemem Spirit w rozstawie 12,5 cm, siew systemem Spirit 25 cm i siew siewnikiem Tempo, oczywiście rozstawa 45 cm. Zostały te technologie zastosowane zarówno na uprawie orkowej, jak i na uprawie bezorkowej. Wysiew rzepaku wynosił 45 sztuk na metr kwadratowy, oczywiście jesienią. Natomiast teraz przeciętna obsada wynosi między 32 a 36 sztuk na metr kwadratowy. Żeby się nie powtarzać w swoich dywagacjach na temat rozwoju i stanu rzepaku, tak jak na innych plantacjach, które już lustrowałem, dzisiaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na troszkę inne rzeczy, a mianowicie na rozwój systemu korzeniowego. Tutaj znajdujemy się na fragmencie pola, gdzie gleba jest bardziej gliniasta, bardziej zwięzła. I proszę zwrócić uwagę na rozwój systemu korzeniowego rzepaku. Korzeń jest rozwinięty nieźle, natomiast nie jest zbyt głęboki. Z drugiej strony dobrze rozchodzi się na boki, korzystając ze składników pokarmowych, które znajdują się obok. Pokażę inne systemy w innych warunkach, które rozwijały się zupełnie inaczej. Obsada roślin 25 sztuk na metr kwadratowy, uprawa bezorkowa, siew 12,5 cm, rozstawa 12,5 cm i jako uprawa bezorkowa zastosowano tutaj agregat top-down. Rzepak dobrze rozwinięty, no nie jest zbyt wysoki, ale to ze względu na takie warunki klimatyczne, jednak tutaj na Mazurach zawsze wegetacja rusza później i niestety widać troszkę przerw między roślinami. Są tutaj dziury, czyli te rośliny, które były słabiej rozwinięte jesienią, nie wytrzymały prawdopodobnie konkurencji i w ciągu zimy przemarzły. Kolejna kombinacja, również uprawa bezorkowa, top down, który był zastosowany na głębokość 25-28 cm, na tą samą głębokość była zastosowana technologia orkowa, rzepak w rozstawie 25 cm, bardzo ładne wyrównanie łanu, nie ma tutaj jakichś takich dużego zróżnicowania faz rozwojowych roślin, wszystkie bardzo ładnie pąkują, wszystkie dobrze się rozwijają, także plantacja wyrównana, dobrze wyglądająca i można tutaj również popatrzeć, poszukać sobie takie miejsca z przerwami, gdzie mamy duże ilości resztek pożniwnych, duże ilości słomy, które pozostały na powierzchni gleby. W niektórych miejscach chronią tą glebę i blokują wysychanie wody. Kolejna kombinacja, uprawa bezorkowa. Top downem na 25-28 cm, siew w rozstawie 25 cm, siew wykonany spirytem, obsada podczas siewu 45 roślin, obecna obsada na poziomie 32-36 roślin na metrze kwadratowym, bardzo dobre wyrównanie roślin, rośliny są dobrze rozwinięte w tej samej fazie rozwojowej, także czekamy tylko na podwyższenie temperatury i będziemy mieli do czynienia z równym, dobrym wzrostem. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę na to, że przy uprawie bezorkowej mamy tutaj, proszę Państwa, sporo resztek pożniwnych, które pozostają na polu. Nie ma ich jakoś tak bardzo dużo, ale jak rozgarniemy łan, widzimy tutaj resztki roślinne, które są, które znajdują się na powierzchni. Te wszystkie resztki, proszę Państwa, fajnie chroniły rośliny, chroniły glebę przed wysychaniem. Te resztki w momencie, kiedy jest parowanie, intensywne wody, bardzo ładnie chronią glebę, bardzo ładnie zabezpieczają glebę przed odparowaniem wody z powierzchni gleby. Kolejny fragment pola, kolejna kombinacja.
Uprawa bezrodkowa wykonana top-downem, 28-25 cm głębokości, siew siewnikiem punktowym tempo, obsada roślin na poziomie 35-36 sztuk na metrze kwadratowym. I proszę Państwa, jak wygląda plantacja? Bardzo dobre wyrównanie roślin, bardzo ładne rośliny, także tutaj naprawdę wyglądają te rzędy zjawiskowo. Czasami jak pokazuję komuś, kto się nie zna na rzepaku, to mówi, to chyba truskawki są takie duże. Także bardzo ładne wyrównanie roślin, rośliny w tej samej fazie rozwojowej. Dobrze rozwinięta szyjka korzeniowa, dobry wyrównany łan. Także spodziewamy się tutaj naprawdę fajnie zadowalających plonów. Problemem w rozwoju rzepaku w zeszłym roku jesienią był nadmiar opadów. Opadów było dużo lub bardzo dużo, a jeszcze w momencie, kiedy rzepaki były uprawiane na glebach wilgotnych, na glebach gliniastych, na glebach ciężkich, tych, które dobrze kumulują wodę, mieliśmy problem z rozwojem systemu korzeniowego. Te korzenie najczęściej były krótkie i krępe. Natomiast tutaj znalazłem na polu fragment gleby, które z glebą lżejszą, bardziej przepuszczalną. Ta gleba również była słabiej nawilgotniona jesienią. Proszę popatrzeć, system uprawy bezorkowej, top down na 25-28 cm, nie było tutaj zagniecenia podglebia. I jak rozwija się system korzeniowy? Piękny, głęboki, doskonale rozwinięty. Dobra grubość szyjki korzeniowej, no nie mierzyłem, ale to jest na pewno ponad 22 mm. I duży, głęboki system korzeniowy. Tak rozwijały się korzenie rzepaku w warunkach, kiedy mieliśmy lekki niedobór wilgoci jesienią i gleba, na której żeśmy ten rzepak uprawiali, była glebą stosunkowo lekką. Natomiast na glebach gliniastych, ciężkich w tym roku korzenie są krótkie i krępe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, proszę Państwa, że już zaczynamy mieć problem z wilgotnością. Przed chwileczką mówiłem problem z wilgotnością gleby. Tutaj troszkę wcześniej wykopałem dołek. Dołek ma, proszę Państwa, około pół metra głębokości. To ten bok, taki lekko wilgotny, to jest efekt śniegu, który pada. No właśnie znowu zaczął padać. Natomiast, proszę Państwa, pół metra głębokości i mamy suchą glebę. Proszę popatrzeć, jak ta gleba się przesypuje. To nie jest to, że to zostało wykopane wczoraj i zdążyło wyschnąć. Nie, ta gleba po prostu już jest sucha. Już zaczyna być problem. Na razie te rzepaki wyglądają bardzo dobrze. Natomiast w momencie, kiedy przyjdzie ciepło, kiedy wyraźnie wzrośnie temperatura, już będziemy mieli problem z rozwojem rzepaku. Zacznie on dosyć szybko cierpieć na niedobór wody. Miejsce, w którym się teraz znajdujemy, jest to poletko w uprawie orkowej. Siew również siewnikiem Spirit, 25 cm szerokości. Dobrze wyrównany łan, ładnie rozwinięte rośliny. Generalnie plantacja dobrze rokująca. Kolejna odsłona. Sympatyczna pogoda do rzepaku. Tutaj mamy rzepak w uprawie orkowej. Orka na 25-28 cm. Siew siewnikiem tempo. Obsada 45 przy siewie. Teraz również na poziomie 35 roślin na metrze kwadratowym. No troszkę słabo nam widać, bo no, tak jak Państwo sobie zauważyliście, mamy bardzo ładną pogodę. Plus 2, no i śnieg ma na tylko od czasu do czasu. Także spokojnie można sobie wykonywać wiosenną ochronę. Generalnie ma nas dobrze wyrównana, dobrze rokująca, dobrze rozwinięte szyjki korzeniowe. Także nie ma tutaj negatywnych opadów do rzepaka. Kolejna oceniana plantacja to, proszę Państwa, uprawa orkowa 25-28 cm. Siew siewnikiem Spirit w rozstawie 12,5 cm. Całym, że te 12,5 cm praktycznie można by już odłożyć do lamusa. Chyba jednak rzepak powinniśmy wysiewać w szerszej rozstawie międzyrzędzi. Tutaj widzicie Państwo gęsty rzepak. Dość dobrze rozwinięty, nie twierdzę, że nie. Natomiast już jest wyraźniejsze stopniowanie łanu. I co najgorsze, mamy tutaj sporo jednak takich przerw. Widać, te rośliny były trochę gęste i te, które były słabsze, po prostu wypadły. Pozostały te rośliny, które są silniejsze. Obsada mniejsza niż na pozostałych częściach.
Tutaj obsada nie przekracza 30 sztuk na metrze kwadratowym. Natomiast te rośliny, które zostały, są roślinami dobrze rozwiniętymi. Uprawa orkowa 25-28 cm, siew siewnikiem Tempo w rozstawie 45 cm oczywiście. Bardzo ładnie wyrównane rośliny. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że w stosunku do uprawy bezorkowej wyraźnie można zauważyć, że te rośliny jeszcze nie zwarły rzędów. Na uprawie bezorkowej wyraźnie było widać, że rozwój roślin jest większy. Rośliny lepiej przezimowały, lepiej się rozwijają, szybciej zaczęły zakrywać międzyrzędzia. Natomiast patrząc tutaj, wyraźnie widzimy, że jeszcze te międzyrzędzia nie są zszyte. Jeszcze bardzo wyraźnie można wyróżnić rzędy. Na koniec dzisiejszej oceny rzepaku kilka zdań podsumowania. Proszę Państwa, co zauważamy w pierwszej chwili, a mianowicie to, że rzepaki, które są uprawiane w systemie orkowym, są nieco niższe, mniej rozgałęzione, troszkę słabiej rozwinięte. Przede wszystkim widać to właśnie w siewniku Tempo, gdzie ewidentnie mamy widoczne międzyrzędzia, widoczne wyraźne rzędy. Natomiast jeżeli chodzi o tę samą technologię, siew punktowy, ale w systemie bezorkowym, tam międzyrzędzia są na tyle zwarte, że praktycznie ich nie zauważamy. Rzepak już zaczyna się zszywać. Warto również zwrócić uwagę na to, że zaczynamy siać coraz częściej rzepaki w szerokie międzyrzędzia. Coraz więcej gospodarstw decyduje się na uprawę w rozstawie 25 cm. Odchodzimy od 12,5. Co za tym przemawia? Przede wszystkim to, że rośliny uprawiane w szerokie międzyrzędzia, przynajmniej w początkowych fazach rozwojowych, mają zdecydowanie lepsze doświetlenie. Mają dobre doświetlenie boczne. Proszę popatrzeć na przykład kukurydzy. Wiemy, że kukurydza ma bardzo duże wymagania świetlne, więc uprawiamy ją w rozstawie 75 cm. Rzadko kto uprawia w 45 i tutaj nikt nie dyskutuje o tym, czy należy kukurydzę uprawiać w szersze czy w węższe międzyrzędzia. Z rzepakiem jest dokładnie ta sama sytuacja. Może 75 cm byłoby za szerokie, bo nie mielibyśmy obsady. Natomiast szerokość 45, jeśli chodzi o siew punktowy, albo 25, jeśli chodzi o siew rzędowy, wydaje się, że powinny być bardzo dobrym rozwiązaniem i tutaj rzeczywiście rośliny powinny się bardzo dobrze rozwijać. Ewidentnie widać to na polu. Ewidentnie rośliny uprawiane w szerokie międzyrzędzia, każdorazowo widzimy, że to doświetlenie boczne powoduje lepszy rozwój, szczególnie jesienią, szczególnie wczesną wiosną, kiedy te rośliny jeszcze nie zasłoniły międzyrzędzi. Najczęściej te rośliny mają grubszą szyjkę korzeniową, generalnie rzecz biorąc są lepiej rozwinięte. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam.